Cześć siemaneczko, z tej strony Mnichu, a dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta na moim serwerze z Janem Polakiem. Tutaj już zobaczycie jego nick. Tak, o, proszę. I o, tu mamy Jan Polak. I dzisiaj będziemy robić tajne wejście. O, tak, właśnie, tajne wejście będziemy robić dzisiaj. Więc wbijamy. Więc tutaj, a tak w ogóle, ponaprawiałem trochę te od creeperów. No bo wiecie, to jest u nas z tymi creeperami, to jest 1.16, to jest nasrane tego. I tutaj doszły trochę skrzynek, i tu doszła skrzyneczka. I tak, tu doszła taka farma jagódek odrobinkę. Co tu jeszcze doszło? No tu te świnki były, tu winda wodna oczywiście doszła, więc to dużo doszło. Tu jest winda wodna oczywiście. Tu mamy automatyczną kurczakarkę, bo możemy sobie wziąć. Już uruchomioną, tu mamy dwie farmki. No i tutaj na dole to już będzie tyle, chyba ze zmian. Teraz tak, idziemy sobie jeszcze raz na górę. Wchodzimy sobie tutaj. Tak, a gdzie będziemy robić tajne wejście oczywiście? No to będziemy robić je oto w tym miejscu. Tutaj mamy taki kozak, tu było takie wygenerowane kozackie i tutaj takie właśnie jaskinie, tu trzeba było się przekopać i sam spadłem w moją dziurę. Tak, i tutaj mamy takie kozak miejsce. Więc tak, tu stawiamy pistołny lepkie. No i tu mamy taki enchanting o owce, o imieniu, o takim. No i tak. Tutaj stawiamy sobie stołna, żeby było wszystko legit, żeby nic nie było widać. Teraz tu podkopujemy. Musimy oczywiście redstone'a poprowadzić tutaj. Tak. A, no, a oczywiście jeszcze ja, znaczy mówiłem o Janie Polaku. Ja oświetlam jaskinię. Aha, czyli tą jaskinię. A to tam wy nie widzicie. O, mogę teraz pokazać, jak Jan Polak może tam będzie oświetlał. Tylko muszę sobie zjeść pieczonego kurczaczka. O, taki dobry. No i tutaj taką jaskinię mamy. No, kozak jest. Teren kozak, kozak jest fajny. I teraz tak, tu idziemy redstone, pixon i tu kopiemy i tu będziemy się kopać. No myślę, żeby gdzieś tam zrobić tajne właśnie przy tym wejściu do jaskini, tam myślę, że żeby zrobić jakiś tajny przycisk i potem ripterami opóźnienie, czyli przekaźnikami po polsku. No to tak, więc sobie tutaj lecimy. Okej. I gdzie by to zrobić? Jakby gdzieś tutaj zrobić? Albo nie. Albo gdzie by to zrobić, widzowie? Albo tu może. Tu by było dobrze. By tu gdzieś było, o. Na przykład tu? Tu byłby przycisk. No, tutaj dobry pomysł, dobry pomysł. To się tak przekopiemy jakoś. Okej, tak zrobimy, widzowie, właśnie. No, Juman oczywiście, nasz Jan Polak sobie tutaj ginie. No bo jakby inaczej, xmy. Tutaj się przekopujemy, już. O, Pixon. No i gdzieś tu do góry by się przydało. Po schodkach, no bo oczywiście redstone musi. No w sumie mogłem te pół płytkami zrobić, ale zrobimy schodkami już, jak już tak zacząłem. No i gdzie to chcemy zrobić? Tutaj, czyli tu i tam. I tu powinno być ten blok, tak. Oczywiście, że to tutaj jest, więc teraz prowadzimy sobie redstone'a. Tutaj czerwony proszek. Proszę, a tu mamy dźwignię, znaczy tymczasowo dźwignię. To będzie przycisk, tylko trzeba będzie to spowolnić. O, dobrze. I tak. I dobra, no to dół mamy zrobione.
Tylko że ona będzie tam na górze, to tam za chwilę to zamaskujemy. Jeszcze górę trzeba zrobić teraz. Czyli to sobie skopujemy oczywiście. O, Tyxon, Syxon i Elixon. Okej, okay, tutaj. A, źle tłoki postawiłem. Teraz bierzemy to. Tyxon, Syxon i Elixon. I teraz tutaj idzie stołnik. I jest kozak. Dobra, w sumie ton dół już tutaj można zalepić dirtem, żeby było łatwiejsze wychodzenia i wchodzenia. O, okej. Okay. I teraz tak. Tu musimy podbudujemy. Tu położymy tak. I tu redstone. I tam pójdzie gdzieś dalej. Tylko muszę ogarnąć, na jakiej wysokości. O, wpadłem tu. To chyba już nie będzie potrzebne. Na jakiej wysokości są te speedstone? Czyli na tej, czyli jak tu pójdzie, to powinno dojść tu. Czyli jak tu się podbudujemy. Okej. Okay. O, Pykson, Cykson. I tam się dokarmiemy. No, Juman nas wzywa, Jan Polak, więc już idziemy, idziemy. Co tam Jan Polak nam pokaże? No i? Aha, że zombiak nie może się ruszyć, XD, kozak. Że ekspiarka, ale co, ekspiar tu jest spawner, czy co? O co Jumanowi chodzi? No to jak ekspiarka? To nie będzie ekspiary, jak nie ma spawneru. Znaczy, no można bez spawneru niby... Czekaj, co on tam napisał? Aha. No to nie wiem, o co jedno Polakowi chodziło. Chodziło po głowie, czemu pochodziło po głowie? Tego nie wiem, nie wiem. Oj, nie wiem. A co mu chodziło po głowie? Okej, okay, tu się podbudujemy. I tu powinno być ten mój tunel, dokładnie. Czyli tu się my dołączyli. Jeszcze jedną kratkę. O tak, dobrze. W tej jaskini respią się potwory i tam wpadają. Aha, że z tego sensu ekspiarkę. No to ale to nie będzie aż tak wydajne jak nasza ekspiara szkieletów, nie? Ludzie, tak. Nie będzie aż tak wydajne. Teraz tak. Tu trzeba będzie postawić przycisk. I to zabudowujemy. W ogóle szybko nam to nawet zeszło. Myślałem, że trochę dłużej będziemy tutaj to robić. Oto. I jak tu postawię, to będzie wszystko działało. Przynajmniej powinno. I teraz cyk, cyk, cyk. Ej, a lecimy po książki do enchantingu. Ale jak lecimy, że zbieramy ten, że skórę, czy jak? A tak w ogóle pokazywałam wam enchanting, wiesz, tutaj jest enchanting, mówię. Tak, tutaj sobie i tu będzie przycisk i będzie... Aha, to zabudowałam, no to już nie będzie przycisku, nie, no będzie. Tutaj i tu będzie się rozkładało, zbieramy skórę i papier. No to trzeba będzie zrobić farmę trzciny, jak na każdym świecie. Może to samo zautomatyzujemy, ale automatyczną farmę z trzciny jest łatwo zrobić. Może nie w pełni, tylko taką półautomatyczną, bo automatyczną w pełni mi niepotrzebna jest nigdy taka fajna. Znaczy fajna, no w pełni automatyczna mi jest niepotrzebna. Ha, no ta. A zapomniałem sobie się go... A no właśnie, coś mi za szybko poszło, no właśnie. Zapomniałam, że to nie tak to działa przecież, tylko tu trzeba zrobić ten mechanizm taki dziadowski, nie? Tam na górze zrobimy, tylko teraz, które to były, na którym bloku były... O tu! Ty, trafiłam! Dobrze, ludziska, czekajcie. Ej, panie Jany Polaku, jakbyś tam przyszedł z pochodnią do mnie, to by było bardzo, bardzo dobrze. Więc poproszę tu postawić mi jaką pochodnię. Dziękuję.
i zapomniałem jeszcze jednego pistołna zrobić, no to dobra, no to zrobię poza odcinkiem już. No i tu trzeba taki mechanizm, żeby było cały czas to włączone, a kiedy ja chcę, to żeby się wyłączało ten przycisk. Więc tak to będzie działało. Tylko mi tu trzeba jednego pistołna, no to możemy sobie jeszcze polecieć nawet na odcineczku, na odcinosku. Wyskocz tędy. Dobra, na chwilę nie będzie działało. Mamy 10 minut odcinka. Dobra, a tak w ogóle, no to zrobię to poza odcinkiem już. A chcę się dostać teraz do góry, to wejdziemy przez domek Pawelusowego. Będzie szybciej, tylko teraz zrobiła się nazwę creepery i będą wybuchać i nie lubię creeperów. Ale tutaj Jan Polak trochę oświetlił, więc już nie będą tak się może respić, więc trochę będzie lepiej. Ale na pewno respić się trochę dalej będą. Dobra, mam dwa serca, co mnie uderzy, albo szkielet wybije, no to Luwina. Tak. Tu lecimy. O, tutaj. Okej. No. Okej, lecimy. Co trochę. No trochę dużo świeciłeś, trochę pochodni ci na to zeszło, nie? Troszeczkę, odrobinkę. Gdzie to jest? Tutaj się wchodziło, tutaj taki mini parkour, 4 staki. O, to dużo, ja nie Polakie. Tutaj wchodzimy, okej. Normalnie uwielbiam tą grę. Nie do góry, nie do dołu, tylko do góry chcę. I bo mamy nowego gracza z serwera. O, to tak. Dobrze słyszeliście, mamy nowego gracza z serwera. Oj, takiego gracza, co ja nie chcę z nim być. No i tu mamy domek nowego gracza z serwera, Drabel Gula. Tak, tu mamy nowy domek. Więc ogólnie tak, ten złodziej tutaj się osiedlił. Na tej górze, tu ma taką fajną dziurkę złodziej. Okej, więc tutaj tak to wygląda. Okej, więc idę do Jana Polaka i będziemy pewnie za chwilę się z wami żegnać. Aha, oczywiście, że mnichu zginął. Więc chodź Jan Polak do domku i będzie i tutaj się przespimy. Prześpimy się, prześpimy. Oj, nalajcie. Więc tak. Jestem snajperem tutaj. A tu. O. No daleko, daleko. No idzie Jan Polak, czy jak to będzie? Panie Janie Polaku, gdzie. O, creeper. O, jak ja kocham creepery. No, gdzie jeszcze się pojawi? Na pustyni pewnie miliony, nie? O, Jan Polak na dole? Co Jan Polak tam robił? Aha, oświetlę pewnie. Tam od strony enchantu, tam jeszcze, ale chodź najpierw tutaj. Więc ja pewnie już będę się z wami żegnał z Janem Polakiem, który jest w łóżku, o, tam gdzieś jest, o. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, do jutra.